Każdy owoc, który jest uprawiany w sposób czy to konwencjonalny, czy pochodzący z upraw ekologicznych, na nich stosuje się środki ochrony roślin. A środek ochrony roślin to jest nic innego jak lek dla rośliny. On pozwala rolnikowi zwalczyć pewnego rodzaju szkodniki i choroby, które na polu się rozwijają i dostarczyć nam, konsumentom, bezpiecznej, zdrowej żywności. A jak z takim owocem i warzywem musimy się przy tym zachowywać? Musimy odpowiednio umyć, przygotować do spożycia, czyli myjemy pod bieżącą wodą, myjemy odpowiednio ręce i spożywamy. Są takie warzywa na przykład, które trzeba jeszcze wcześniej obrać ze skórki, jak na przykład ziemniaka czy marchew, pietruszkę. To je wystarczy też umyć dokładnie szczoteczką, żeby pozbyć się tych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, które pochodzą z gleby, i również myjemy ręce i bezpiecznie spożywamy. Dużo w ogóle mówi się o pozostałościach tych środków chemicznych w żywności, że powinniśmy się tego bać. Ja tutaj chciałabym rozwiać te wątpliwości, że nie bójmy się pozostałości środków ochrony roślin. W 50% żywności, która jest badana i weryfikowana w monitoringu żywności, wychodzi, że w ogóle tych pozostałości nie ma. A jeżeli one są, to są, no, mieszczą się w tych normach. A normy są tak ustalane, żeby nawet wielokrotnie przekroczenie tej najwyższej dopuszczalnej normy było dalej dla nas bezpieczne i neutralne dla naszego zdrowia. Zatem sięgajmy po owoce i warzywa, jedzmy je bezpiecznie, myjmy je pod bieżącą wodą i wszystko będzie z naszą dietą fantastycznie.